Kowalski, o sobie powiem troszeczkę później. Mam taką prośbę, jeśli by podczas webinaru nasunęły wam się jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek rzeczy, proszę was, byście zanotowali i będzie taki czas, że po prostu będę w ogóle nie wam dokładnie odpowiedzieć, bardziej szczegółowo, po to bym się nie rozpraszał, dlatego że nie chcę robić tego webinaru, żeby on trwał godzinę, dwie godziny, dwie i pół godziny. Ja chcę się zmieścić w około 30 do 40 minut w tym webinarze, więc będę mówił o konkretach, pokażę wam skuteczność mojej aplikacji, którą tworzymy wraz z liderami, którą cały czas udoskonalamy. Pokażę wam też, powiem na końcu właśnie o takich nowościach, które też wprowadzamy, które cały czas projektujemy i jakby cały czas wchodzą nowe rzeczy. Porozmawiamy właśnie o webinarach, ale mniej więcej powiem, co się dowiecie. Przede wszystkim powiem wam dzisiaj, czym jest aplikacja Top Network, dlaczego powinniście z niej skorzystać, do czego ona służy, dlaczego to jest dla mnie takie ważne i dlaczego jestem bardzo w szoku, jeśli chodzi o te liczby 50. Pokażę wam proste efekty działania aplikacji, opowiem wam troszeczkę moje historie i powiem wam, jaki jest cel naszego spotkania. Celem jest przede wszystkim taki, by osoby, które jeszcze nie korzystają z aplikacji Top Network, zachęcić do tego, byście za darmo skorzystali z możliwości przetestowania całej aplikacji i byście zobaczyli dokładnie w środku, jak ta aplikacja wygląda, dokładnie obejrzeli filmy instruktażowe, które są w tej aplikacji i byście wraz z nami robili ten projekt. Takim jest celem aplikacji, byście ją mogli za darmo sobie przetestować. I od razu też powiem, jeśli ja strasznie nie lubię marnowania czasu, dla kogo to nie jest spotkanie? Nie jest to na pewno spotkanie dla osób, które nie chcą pracować, tak? Albo które są negatywnie nastawieni do jakichś zmian, do nabierania wiedzy, tak? Do wdrażania tej wiedzy w życie, które nie szukają możliwości przedzarobkowych w internecie, których nie interesuje, jest im dobrze, tam są, którzy się nie chcą rozwijać, tak? Nie chcą poznać nowych rzeczy, nie są otwarte na nowe rzeczy. Takich osób przede wszystkim no tutaj nie chcemy, tak? Więc jeśli jesteś taką osobą, no po prostu kliknij, zakończ, wyłącz to i po prostu pewnie ten materiał nie jest dla ciebie. Jest wiele innych fajnych rzeczy, które możesz zrobić, nie wiem, obejrzeć jakiś fajny serial w telewizji, cokolwiek co innego cię interesuje lub być może przeczytać sobie jakąś książkę. A dla kogo jest? Przede wszystkim dla osób, które są otwarte na nowe rzeczy, które fascynują troszeczkę technologię, którzy chcą wykorzystać moc internetu do tego, by budować biznes na lata, chcą wykorzystać aplikacje do tego, by jeszcze bardziej skutecznie działać, by jeszcze lepiej generować dochody, by się nauczyć, w jaki sposób można wykorzystać internet do tego, by ono przynosiło stałe, comiesięczne dochody. Ja wiem, że zaraz powiecie, okej, wiesz, próbowałam, coś tam nie umiem, nie potrafię i od razu wam powiem na początku, że gdy tworzyliśmy aplikację, ja ją tworzyłem z fajnym zespołem, wiedzieliśmy, że ludzie na początku zadają nam bardzo konkretne pytania, tak? Że się martwią i mają, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o polecanie czegokolwiek, mają trzy poważne problemy. I uwierzcie, że te problemy też miałem, tak? Pierwszym problemem jest takim, że nie chcę nachodzić swoich rodzinnych znajomych. I uwierzcie, że do tej pory buduję duże zespoły, zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda statystycznie, tak, w perspektywie czasu, w którym ja działam. Uwierzcie mi, że w moim zespole, z mojej rodziny, takiej bliskiej rodziny, nie ma nikogo. Oprócz tego, że, znaczy nie ma nikogo. No jest na pewno, pomaga mi moja córka, tak, pomaga mi moja żona, czyli te najbliższe otoczenie, ale na przykład nie ma moich kuzynów, moja siostra była niezainteresowana, robi taki klasyczny biznes, pomimo to, że jej pokazuje to jakieś różne fajne możliwości, no nie jest zainteresowana. Chociaż korzysta z moich usług, tak, bo pomaga mi na przykład promować bar, który ma, tak, pomaga mi jej w budowaniu jakichś tam innych rzeczy, czy doradza mi, jeśli chodzi o marketing, ale po prostu tym projektem, który ja robię, nie jest zainteresowana. Więc ja to też rozumiem, że wasi znajomi, tak jak moi, są fajni, żeby pójść na piwo, fajnie, żeby z nimi posiedzieć, fajnie, żeby z nimi pogadać, niekoniecznie robić biznes. Od razu uprzedzam, to jest aronia z lodem, którą piłem, nie jest żadne wino, nie jest nic, strasznie lubię aronię, po prostu robię sobie część aronii, część wody i część lodu. A mam strasznie co czas suche usta, więc od czasu do czasu sobie pozwolę, by sobie tym boskim napojem nawilżyć. I serdecznie wam polecam w ogóle aronię, jeśli ktoś jeździ szczególnie zawodowo samochodem, ona bardzo fajnie wydala toksyny, serdecznie wam polecam. Kolejnym takim problemem było to, że nie znam nikogo, nie mam listy mailingowej, nigdy w życiu nie mam, tak, mam takie obawy, nie chcę do ludzi dzwonić, nie potrafię dzwonić, jeszcze jestem na takim pułapie, że nie dam rady, muszę wziąć telefon i kogoś zadzwonić, tak? Ja nie ukrywam, że też jak zaczynałem kilka temu, miałem ten sam problem, ale teraz nauczyłem się, w jaki sposób właśnie dzięki internetowi, właśnie na przykład dzięki Facebookowi można pozyskiwać całkowicie nowe kontakty, całkowicie budować inaczej relacje, całkowicie budować mądrze relacje i zrobić coś takiego, że to ludzie chcą przyłączyć do ciebie, a nie ty do ludzi, tak? W jakikolwiek sposób. No i właśnie mieliśmy ten problem, że ludzie się boją rozmawiać z ludźmi, boją się wyjść trochę przez szereg. Ja też to rozumiem.
Ci, co znają troszeczkę mojej historii, to powiem teraz wcześniej, że bardzo mocno kiedyś zbankrutowałem, więc ludzie w moim środowisku spostrzegali mnie jako osobę, która osiągnęła bankructwo. Nie patrzyli na to, że ja wstałem z nóg, wstałem z kolan, tak, zacząłem spłacać swoje długi, zacząłem realizować swoje marzenia, a dziś jestem człowiekiem, który żyje i tylko i wyłącznie właśnie z internetu, właśnie z projektów internetowych. Nie powiem, że jestem milionerem, ale żyję na odpowiednim, fajnym poziomie, który oczywiście zawsze można podnieść, tak, ale to nie jest też moim priorytetem. Dzisiaj, nie, znaczy, nie jestem hipokrytą. Od razu mówię, pieniądze są ważne, ale nie najważniejsze. Tak, robię pewne rzeczy, bo mam taką potrzebę. Na przykład jadę teraz w sobotę do jednej z grup, z którą pracujemy, jedziemy razem za Warszawę po to, by popracować. Tak, na przykład robię to no profit. Tak, nie zarabiam na tym. Jeśli macie jakąś grupę, abyście chcieli mnie zaprosić, serdecznie też przyjmę takie zaproszenie, przyjadę do Was i pokażę Wam na żywo, w jaki sposób robić marketing internetowy. Oczywiście postanowiliśmy, zrobiliśmy tą aplikację Top Network, by wyeliminować przede wszystkim te trzy problemy. Czyli jeszcze raz, pierwszy był taki, że ludzie nienawidzą nachodzić swoich znajomych, tak? Drugi taki, że nie znają nikogo, kto by był zainteresowany biznesem, nie mają takich znajomych, nie mają listy, nie chcą nikogo dzwonić. No i trzeci był taki problem, że się boją rozmawiać. Tak? Oczywiście też to rozumiem, bo jeśli nie masz podstawy biznesowej, nie umiesz czegoś przedstawić, nie wiesz, jak dokładnie zrobić, no to byłoby ci to bardzo trudno. I za chwilkę mam powiem rozwiązanie, ale zanim to dojdzie, opowiem wam troszeczkę moją historię. Jak wspominałem, ja nazywam się Wojciech Wesołowski i tutaj na tym zdjęciu jestem w tej koszulce, gdzie pisze takie GVO. Jak widzicie, miałem wtedy niedowagę, byłem zestresowany. To było krótko po tym, jak właśnie zbankrutowałem, jak postanowiłem. Pierwsze, co zrobiłem, jak zbankrutowałem, to troszeczkę uciekłem, później przemyślałem pewne rzeczy, minął pewien etap, potem postanowiłem, okej, okay, kurczę, muszę coś ze swoim życiem zrobić. Jestem facetem, muszę stanąć na nogi, muszę spojrzeć po prostu problemu prosto w oczy i zacząłem budować swój biznes w internecie. Znaczy, wpadłem taki pomysł, że wiedziałem tylko jedno, tak, że mam tyle długów, że doba niestety trwa tylko 24 godziny na dobę, a ja bym musiał pracować 48 godzin, co było to niemożliwe, więc pomyślałem sobie, że zacznę generować dochód w internecie. I oczywiście na początku klikałem w jakieś durne rzeczy, tak, nie wiedziałem, jak to zrobić, zacząłem się dopiero uczyć. Poznałem właśnie wtedy Joela Teriana, poznałem wtedy Pawła Grzecha. To już było po pewnym czasie, tak, zacząłem generować pierwsze dochody w internecie. Były to na początku małe kwoty, potem te kwoty były coraz większe. I gdy poznałem Pawła Grzecha, z którym w tej chwili jakby też budujemy aplikację Top Network, to jestem ten pan, nie wiem, po lewej stronie, tak, jestem w tej czarnej koszulce, Paweł jest w tym sweterku, tak, w środku stoi Joel Terion, jest to taki marketer, którego się uczyłem, właściwie firmy GVO, z nim właśnie robię taki projekt GVO Polska, gdzie między innymi tworzyliśmy wtedy możliwość na przykład sprzedaży takich pokoi konferencyjnych jak dzisiaj, tak? To były takie narzędzia dla marketerów i ten człowiek dał mi ogromną szansę, za co jestem mu cholernie wdzięczny, że tak powiem. Bardzo mu jestem wdzięczny, bo gdy zacząłem robić pierwsze wyniki, Joel powiedział coś z taką bardzo fajną rzeczą, że ja nie znam języka angielskiego, tak? Więc musiałem przejść kolejne bariery, musiał coś tłumaczyć, wszelkie nasze kontakty, ale daliśmy to radę. Joel Terrien dał mi ogromną szansę, tak? Pokazał, że, znaczy ja najpierw pokazałem, że potrafię pewne rzeczy robić, tak? Że angażuję się w pewien projekt w 100%, a on mnie nauczył pewnych rzeczy, które pozwalały mi, żeby ten mój marketing ewoluował jeszcze wyżej. Później na swojej drodze trafiłem właśnie na Pawła Grzecha w jednej z takich konferencji i co się okazało? Okazało się, gdy połączyliśmy swoje siły, tak, gdy nagle nastąpiła synergia, nagle się okazało, że ja mam pewne kompetencje, Paweł ma całkowicie inne, a gdy je połączyliśmy, doszliśmy do wniosku, że tylko tak da radę robić biznes, tak, że w marketingu i w czymkolwiek 2 plus 2 to nie jest 4, to nie jest 5, a nawet jest 6, jak zawsze mówię. I w tej chwili my tworzymy grupy marketingowe, bierzemy kompetencje różnych ludzi po to, by działało dla całej grupy, by cała grupa generowała dochód w internecie. I to jest naszym sukcesem. I tak na porównanie wam pokażę, to są dwa zdjęcia z tym samym panem, czyli z Pawłem Grzechem. To jest właśnie te kilka ładnych lat temu, gdy poznaliśmy się z Pawłem. To była konferencja, gdzie pierwszy raz żeśmy zamienili ze sobą parę słów. Potem stwierdziliśmy, że okej, że nadajemy na tych samych falach, że jest bardzo pozytywna energia, chcemy współpracować razem. I od tej pory idziemy ramię w ramię. Każdy projekt, który robimy w internecie, robię wraz z Pawłem. Jesteśmy już teamem ładnych kilka lat i zawsze z tego tytułu udawało nam się osiągać bardzo dobre wyniki. Jak widzicie, to jest na tym kolejnym zdjęciu, to już jestem ja, już jestem nie jest tak bardzo sfrustrowany, jak widzicie, jestem uśmiechniętą, zadowoloną osobą. Udało mi się wyjść z kłopotów, tak, udało mi się wyjść z długów, udało mi się zrobić górkę i udaje mi się teraz prowadzić dość intensywne i ciekawe życie, a przede wszystkim mieć pracę, która mnie bardzo fascynuje. Mnie bardzo fascynuje marketing, bardzo fascynuje mnie to, że mogę pracować właśnie z domu, że mogę pracować zdalnie, że mogę to ja wybieram partnerów, z którymi chcę współpracować, to ja wybieram osoby, z którymi współpracuję, to ja wybieram firmy, z którymi współpracuję, to ja wybieram charakter pracy, to ja się dogaduję ze swoimi partnerami biznesowymi, tak, bo ja lubię iść drużynowo, nie lubię iść indywidualnie, lubię iść w drużynie i
lubimy wykorzystywać jakby nasze kompetencje, tak? Ja mam pewną zdolność, ktoś inny ma pewną zdolność, Leszek ma pewną zdolność, który też tu jest, serdecznie Leszka pozdrawiam, tak? Paweł ma pewną zdolność. Jeśli to połączymy, wtedy jeszcze są lepsze i ciekawsze efekty. I to jest taki przykład efektów, które ja osiągałem w tych latach, żeby wam pokazać. Tak zaczęły wtedy się, jak połączyliśmy te siły, połączyliśmy tą naszą energię, nagle zaczęły moje zarobki wzrastać kilkukrotnie. I nie mówię po to, żeby się chwalić, tylko pokazać, że te metody, które my wdrażamy w życie, przede wszystkim są skuteczne i są potwierdzone odpowiednimi efektami. I zaraz wam pokażę, to jest kolejny slajd. Między innymi w roku 2015 byłem odzwany jako jeden z lepszych wewnętrznych menadżerów w firmie. Zacząłem robić własne szkolenia, zaczęli mnie ludzie zapraszać na takie szkolenia, bym poprowadził, zacząłem dzielić się swoją wiedzą, własnym doświadczeniem i przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że jestem praktykiem, nie teoretykiem. To nie jest tak, że czytałem kilka książek i teraz sobie będę wymądrzał, ale wszystko, cokolwiek nie osiągnąłem. Ja nie jestem też mówcą, nie jestem człowiekiem, który uczył się przemawiać, to nie jestem człowiekiem, który uczył się uczyć. Po prostu wszystko, co ja pokazuję, to jest przetestowane na mnie, tak? Przetestowane na naszej grupie, przetestowane z moimi ludźmi, z moim teamem i dopiero wtedy dajemy to na zewnątrz, tak? Czyli pokazujemy, że okej, jeśli ta metoda działa, no to po prostu w bardzo fajny sposób po prostu staramy się to wdrażać innym ludziom. Więc jak najbardziej zapraszam do tego, byście posłuchali, byście zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Wtedy wpadliśmy na taki pomysł, że możemy stworzyć sobie aplikację Top Network, która w nowoczesny sposób, będzie budowała nam biznes na lata i my się śmiejemy, czy czym nie mówisz, tym więcej zarabiasz. I tutaj Igor bardzo mocno napisał, że networking MLM to sprawy dla naciągaczy i frajerów. No jeśli ktoś tak twierdzi i tak jest otwarty, po prostu życzę ci pracy na etacie, życzę ci tego, byś przez całe życie tam pracował jak najbardziej. Jeśli to nie zdacie, po prostu wyjdź z webinaru, albo po prostu zostań, posłuchaj sobie, jak uważasz. Tak? Każdy może mieć własne zdanie. Ja tak uważam. Tak? Nie wszystko jest dla każdego. Od razu mówię wprost, że nie wszystko jest dla każdego i nie wszystko jest dla wszystkich. Jeśli komuś się nie podoba, nie chce pracować, nie chce nic w życiu swoim zmienić, być może to nie jest miejsce dla takiej osoby. Okej. Okay. Teraz wam pokażę kilka dowodów takich społecznych, czyli w jaki sposób działa aplikacja. To jest zrzut ekranu sprzed kilku tygodni. Czyli jak wspominałem, tak potem robił Leszek, tak wcześniej potem był dzień wolny, potem zrobiłem Leszek. Tak wyglądały nasze wyniki. Czyli mieliśmy 2480 osób zapisanych na listę mailingową, z tego 1146 zapisało się do aplikacji, a z tego 469 przystąpiło do projektu, który robimy. Potem minęły kolejny tydzień, który ja robiłem webinar. I było tych osób, jak widzicie, już tu się zmieniło, tak? Tu prawie o 400 osób przybyło, tu prawie o 100 osób, no i tu prawie tam 60 osób, tak? Czy 50 osób przybyło, tak? Co się wydarzyło? Minął kolejny tydzień. W tamtym tygodniu prowadził spotkanie Leszek. Minął kolejny tydzień, tu macie sobie daty, to jest 8.08, kiedy robiłem ten rzut ekranu. Dzisiaj mamy 29 i dzisiaj 29 wygląda to tak. Czyli na naszą listę mailingową zapisało się przez ten czas ponad 3421 osób, 1379 zarejestrowało się do aplikacji i pozyskaliśmy aż 589 osób do projektu, który robimy. A nasza aplikacja wystartowała dokładnie 8 marca, więc wyniki są bardzo, bardzo, a to bardzo ogromne i osiągamy bardzo dobre efekty. I to jest kolejny przykład, to jest trochę tak wyliczenie, jak to wygląda, tak, bo to jest jak lejek sprzedażowy, co się dzieje. Jak to działa. Dlaczego o tym też mówię? Mówię o tym, że ta kula się zaczyna nabierać coraz większego tempa. Dlaczego? Bo osoby, które przystępują do Top Network, zaczyna robić 400 nowe wyzwania, o którym za chwilkę powiem, zaczyna się uczyć marketingu, zaczyna powielać te proste kroki i zaczynają osiągać efekty. I teraz wam powiem, pokażę kolejny rzut ekranu, to jest mojego panelu. Jak widzicie, tu jest data 8.07, tak, ostatni dzień. Miałem wtedy 828 osób, tak? Dzisiaj mamy, jest 21 dni później, tak, 8, dzisiaj jest 29. Co się dzieje? Mam 1001 osób w projekcie, tak? To jest dzisiaj, widzicie, dzisiaj mieliśmy stację o 14.58. I jak najbardziej, jeśli to do was przemawia, tak, te liczby, czyli w zaledwie 20 dni, musiałbym to dokładnie policzyć, ale przybyło mi. Teraz mam tutaj 100, tak, no to mam stówkę i tutaj 180 osób, czyli 280 osób w 20 dni. 280 osób w 20 dni przybyło do projektu, który dzisiaj robimy.
Jak działa dalej aplikacja? Wam pokażę, tak? To jest też dzisiejsza data, żeby wam to pokazać. To jest dzisiejszy rzut ekranu. Przez ostatnie 30 dni aż 781 osób zarejestrowało się na listę. Musiał sobie to policzyć. To jest 781 podzielić na 30. Czyli dziennie 26 osób rejestrowało się na naszą listę mailingową. Z tego 281 osób podzielić na 30. Codziennie nam się 9,03 człowieka rejestrowało do aplikacji. No i wiadomo, że jak tu podzielimy te 30 na 100, no to będzie około 3 osób z hakiem dziennie rejestrowało nam się do projektu, który robimy. Jest to przeogromny wynik. W życiu mi się nie udawało w żadnym projekcie zrobić takiego wyniku. W żadnym projekcie nie osiągałem aż tak wysokich wyników. No i to jest taki przykład, który nie tylko ja pokazuję, tylko też osoby, z którymi ja współpracuję, bo to wiadomo, że jeśli są liderzy, mamy potężne listy, można powiedzieć, okej, Wojtek, to jesteście wy, bo wy macie listę, macie doświadczenie. Nie. To jest akurat napisał Jan do mnie i to akurat było sobota wielkanocna i to też pokazuje, napisał do mnie wprost. Witaj, dziś dzięki aplikacji zapisały mi się dwie osoby, z czego jedna od razu rejestrowała się do organika i zrobiła zakupy, czyli miał obrót. Kolejna rzecz. Mamy tajną grupę na Facebooku, nazywa się aplikacja Top Network, gdzie wszystkie osoby, które są w Top Networku, dostają taką informację, które działają jakby w Top Networku. I tutaj też pisze do nas Urszula, tak, Urszula, właśnie skończyłem swoje 400-dniowe wyzwanie, z czego mam zarejestrowanych aż 17 osób, z tego 7 z organików, z tego 2 zrobiły zakupy. My mówimy średnio, że jeśli zaczynasz od pułapu zerowego, że jeśli w życiu nie robiłeś marketingu, że jeśli w życiu nie zacząłeś działać, aplikacja pozyskuje średnio od 2 do 4 partnerów do projektu, który robimy. A zaraz troszeczkę powiem dłużej o tym projekcie, co dokładnie, jak on wygląda. Więc jak widzicie, cały czas te dane, to nie tylko, że my, dlatego ta kula śnieżna moja zaczyna nabierać tempa, bo nie tylko ja zapraszam, nie tylko ja promuję, ale bardzo, bardzo dużo osób. No i to jest rzut ekranu akurat, że mamy cały czas obroty, tak, że cały czas ludzie przyłączają się do tego projektu, że cały czas ludzie działają. Ale co wam chciałem pokazać? Patrzcie, tu są rejestracje, tak? Tu są rejestracje, czyli raz, dwa, dwie osoby dzisiaj mi się zarejestrowały. To są akurat w mojej strukturze. Wczoraj jedna, przedwczoraj raz, dwa, dwie osoby, tak? W kolejnym dniu raz, dwa, dwie osoby. 25 raz, dwa, trzy osoby. 24 raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, tak? 23 raz, dwa, trzy, cztery, być może więcej, bo jakby nie wylistowałem tego całego. I to jest tylko fragment, bo ja widzę tylko fragment z projektu, fragment mojej struktury, fragment tego, co się dzieje. I co teraz trzeba zrobić? My postanowiliśmy stworzyć aplikację, która miała zdominować i dominuje rynek internetowy, która w prostych krokach i skutecznie uczy, w jaki sposób budować biznes na lata. Dostajecie kompletny plan działania, dostajecie kompletne wytyczne i wiecie, jak ma to działać. I taka krótka, gotowa instrukcja, jak wygląda aplikacja. Przede wszystkim aplikacja wykonuje za Ciebie 95% pracy. I o co tutaj chodzi? Pamiętaj, że my działamy na Facebooku, działamy na grupach jakby społecznościowych, nie tylko na Facebooku, ja na przykład działam jeszcze na innych portalach, tak, między innymi tam, gdzie jest dużo ludzi, tak, ale w 90% jakby skupiam się na Facebooku, tam jest najwięcej ludzi. Co to znaczy? Że mamy nieograniczoną liczbę chętnych. Wyobraźcie sobie, że ja już mam prawie ponad 4000 znajomych. Nie tylko każdy z moich znajomych ma 100 znajomych. Co to znaczy dla mnie? To znaczy dla mnie, że jestem w stanie dotrzeć do ponad 400 tysięcy osób. I teraz uwierzcie, ja jestem analitykiem, ja strasznie kocham cyfry i uwierzcie, że cokolwiek byście nie promowali, cokolwiek byście nie chcieli sprzedać, cokolwiek nie chcielibyście zrobić, jeśli tylko będziecie to chcieli, to wśród 400 tysięcy osób jest to znaleźć kupca na każdą rzecz. Tak? Tu nie chodzi o sprzedaży, chodzi o statystykę. Więc bardzo prosto jest zachęcić ludzi, żeby przyszli na taki webinar, tak? Albo robili mądre rzeczy, które my robimy, my uczymy was, w jaki sposób wykorzystać aplikację do tego, byście właśnie mieli nieograniczoną liczbę chętnych do tego, by chcieli przetestować aplikację. Co następnie się dzieje z taką aplikacją? Następnie takie osoby dostają automatyczną prezentację. Między innymi dostają automatyczne zaproszenie na taki webinar, jak dzisiaj, gdzie dostaną link w mailu, będą mogli przyjść, posłuchać o tym, co ja mówię, pokazuję co tydzień, jaka jest skuteczność, jak wzrasta skuteczność aplikacji, jak nasz zespół się rozrasta, jak my działamy razem, jak działamy zespołowo, w jaki sposób tworzymy pewne rzeczy, tak? Czyli automatycznie zostanie przedstawiony biznes, automatycznie zostanie przedstawiona oferta, automatycznie będzie mógł sam, nawet jak ty śpisz, będzie mógł dojść do zamknięcia tej oferty, tak? Człowiek ma proste kroki do wykonania, dokładnie ogląda sobie to w formie wideo, filmów i on podejmuje decyzję, czy chce, czy nie. Jeśli oczywiście powie nam tak, przychodzi do następnego kroku, czyli aktywuje sobie aplikację, gdzie kolejne ma filmy, gdzie pokazujemy, w jaki sposób korzystać z aplikacji, w jaki sposób działać z aplikacją,
tak, by ona przynosiła jak największe efekty. Czyli edukujemy Ciebie, dostajesz dokładnie wyznaczony tor, w jaki sposób działać. I co jest bardzo ważne, że aplikacja działa przez 365 dni w roku, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Tak? Działa nawet, kiedy śpimy, kiedy jesteśmy z naszymi znajomymi, kiedy jesteśmy z przyjaciółmi. Trwałem tak, że u Jana na przykład święta były dwie rejestracje, gdzie Jan spędzał czas ze znajomymi, nie wykonał żadnego telefonu, a pomimo to miał osoby do projektu, który robimy. Na czym, jak dokładnie wygląda ta aplikacja od środka? Przede wszystkim rejestruje się, jest film taki powitalny, gdzie Paweł Grzech opowiada Ci, na jakiej zasadzie działa aplikacja, co można zrobić, w jaki sposób można działać. Potem wykonujesz krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, krok czwarty. Aktywujesz sobie aplikację. Jeśli tylko sobie aktywujesz aplikację, wtedy panel Ci się zmienia, jesteś partnerem pro, wtedy witamy Cię w zespole. Dostajesz kolejny film wytyczny, Paweł Ci mówi, na jakiej zasadzie działa aplikacja, w jaki sposób my działamy, co się dzieje. Dostajesz linki partnerskie, dostajesz instrukcję, gotową instrukcję, w jaki sposób to promować. A przede wszystkim ja Ci rzucam osobiście 40-dniowe wyzwanie, gdzie przez 40 dni prowadzę Cię za rękę, krok po kroku, dzień po dniu, w jaki sposób skutecznie promować tę aplikację do tego, by osiągać odpowiednie rezultaty. Jest to w formie wideo, gdzie przez 40 dni opowiadam Ci w formie nagrań wideo, w jaki sposób działać na Facebooku, w jaki sposób nie spamować, robić to mądrze, robić to w taki sposób, aby stosować tak zwany magnetyczny internet, magnetyczną rzecz, tak żeby to ludzie chcieli przychodzić do Ciebie, a nie Ty do ludzi, tak żebyście chcieli, ludzie to chcieli z Tobą działać, a nie Ty byś prosił się o to, bo oni z Tobą sportowali, tak? To uwierz mi, jeśli byś robił mądry marketing, w mądry sposób na Facebooku, to ludzie trafią do Ciebie i będą chcieli przede wszystkim z Tobą współpracować. No i to jest bardzo proste, stajesz wtedy linki partnerskie, uczymy Cię w jaki sposób promować naszą platformę, promować blogi, robić pewne wpisy, robić to w bardzo mądry sposób, aby cały system z Tobą zaczął działać. Jak to wygląda, postaram Ci się teraz bardzo krótko to rozrysować. Przede wszystkim, na przykład jesteś dzisiaj na takim webinarze. Jak jesteś na takim webinarze, mówisz, kurczę, a może ten Wojtek ma rację, okej. Okay. Wtedy pod spodem, pod tym materiałem tutaj będziesz miał, jest taki, jeszcze pokażę kolejny slajd, masz takie coś, zarejestruj, przetestuj się za darmo, jeszcze tego nie rób, ale byś miał taką szansę, byś mógł się zarejestrować całkowicie za darmo, przetestować tą aplikację bez żadnych zobowiązań przede wszystkim. I co się dzieje? Okej, testuję sobie aplikację, tak? Mówisz, okej, chłopaki, chcę przetestować sobie aplikację, wchodzisz w tę aplikację, oglądasz te filmy, oglądasz pełną instrukcję, jeśli mówisz, kurczę, no mają rację, tak? W tych filmach podoba mi się ten projekt, chcę to robić, chcę sobie aktywować aplikację. Wtedy my współpracujemy z firmą Organic Life. Jest to firma, która robi dermokosmetyki, ale robi dermokosmetyki na przykład w bardzo rewelacyjnych cenach. I na przykład pokażę Ci taki przykład, to jest pasta do zębów i ona jest sprzedawana po 14 zł, jak jest promocja, to nawet po 10 zł można kupić. Jest to pasta do zębów bez żadnej chemii, bez żadnych szajsów w środku. Czyli przede wszystkim jest to, że to są zdrowe kosmetyki, 100% dla wegan, wegetarian, bez żadnej chemii, bez żadnych środków chemicznych w środku. Czyli dbasz o zdrowie swojej rodziny, wymieniasz sobie środki czystości w łazience w swoim domu, tak? Aktywujesz aplikację, robisz sobie zakupy za minimum 25 punktów. Co to znaczy minimum 25 punktów? 25 punktów to jest około 35 zł, tak? 35 zł plus wysyłka to jest maksymalnie, to jest około 50 zł, zależy jakie produkty wybierzesz. Aktywujesz sobie aplikację, kupując sobie produkty, wymieniasz je w domu, wymieniasz krem, wymieniasz szampon, balsam do mycia, tak? Wymieniasz sobie najprostsze kosmetyki w domu. Nie jest to jakaś kwota zaporowa, nie każemy Ci kupować ich za 300, 500 zł, za 5 tysięcy. Nie. Za minimum 25 punktów byś mógł korzystać z aplikacji, żebyś mógł ją sobie przetestować. Robię sobie takie zakupy, wtedy to się wydarzy. Rejestrujesz się wtedy zgodnie z firmą z Organika i wtedy my aktywujemy Ci aplikację. Znaczy robisz sobie ją sam, z automatu, tak? Aktywujesz aplikację, dostajesz dostęp do panelu Pro, gdzie my Cię uczymy właśnie robić 40-dniowe wyzwanie, gdzie ja Cię uczę, w jaki sposób właśnie dzięki aplikacji promować się na Facebookach i na portalach społecznościowych. I w jaki sposób my to promujemy przede wszystkim? Poprzez odpowiednie wpisy, tak? Czyli nauczymy Cię, w jaki sposób mądrze kierować właśnie z Facebooka różnych portali społecznościowych ruch, na przykład na stronę przechwytującą, czy ruch na bloga, czy ruch na taki webinar. Czyli na przykład jakby dzisiaj zaprosił na taki webinar, osoba powiedziała, OK, Wojtek, jeśli to jest za darmo, chcę przetestować tę aplikację, sobie testuje, tak? I wtedy ona podejmuje decyzję, czy ona chce przystąpić, czy chce przystąpić, tak? Czyli załóżmy, dzisiaj dałeś link na taki webinar z zaproszeniem, ja robię ten webinar dla Ciebie, taka osoba powie, OK, czemu nie? Z chęcią spróbuję, przetestuję, jeśli to nie jest zobowiązujące, przetestuję to i będę działał, tak? Lub na przykład odsyłasz do ciekawych artykułów i wtedy trafia, zaraz Wam odpowiem, tak? Bo Leszek,
Znaczy, 50 punktów robią ludzie, którzy już awansowali w karierze, tak? Czyli co najmniej uzyskali poziom lidera w organik. To muszą zrobić punkty na, za 50 punktów. W momencie, kiedy startujesz, wystarczy dobrowolny zakup. My to określamy na 25 punktów, tak? Czy to jest taki zakup, byś mógł sobie przetestować aplikację. Oczywiście, jak zaczniesz generować dochód i awansujesz, to będzie to ilość punktów będzie wtedy wzrośnie. Masz rację, będzie to ilość wtedy 50 punktów, ale to też jest około 70 do 80 zł, tak? Czyli to nie jest jakaś kwota zaporowa. Dla samego tego, jak na początku startujesz, wystarczą 25 punktów po to, by korzystać z aplikacji, byś po prostu mógł przetestować sobie produkty. No, będzie, ja uważam, że nie można czegoś promować, czegoś w życiu nie spróbowało, tak? Że to jest nieetyczne, tak? Promować produkty, których w życiu nie spróbowałeś, tak? Więc najpierw się aplikację odpalasz, kupujesz sobie te produkty, na przykład pasta zębów, myjesz, jeśli jesteś zadowolony, wtedy po prostu działa z aplikacją. Jeśli na przykład produkty ci nie odpowiadają, proponuję ci w ogóle nie promować tego, no bo to by było nieetyczne, tak? Jestem zadowolony, no wymieniam, korzystam, jak najbardziej jest to fajnie. I co się dzieje, tak? Kierujesz na takiego bloga, załóżmy, kierujesz na takiego bloga taką osobę. Ta osoba sobie czyta artykuł, który my piszemy, artykuły nie tylko o marketingu, ale nie tylko o organiku, przede wszystkim piszemy o marketingu, w jaki sposób można wykorzystać internet do zarabiania, piszemy na temat, nie wiem, dlaczego na przykład kobiety, które są w domu z dziećmi, mogą w ten sposób sobie generować dodatkowe dochody, tak, w jaki sposób my uczymy. I taka osoba powie, kurczę, no fajny artykuł, fajnie piszą, kliknie na link i na przykład i wtedy zarejestruje się, na przykład poda swojego imię i maila na stronie przechwytującej. I co się dzieje? Wtedy my już z automatu, jako aplikacja, wyślemy takiej osobie zaproszenie właśnie na przykład na taki webinar, czy wyślemy kolejkę maili czy zaproszenia, na przykład do tego, by przetestowała sobie za darmo aplikację. Już w Twoim imieniu, tak? To jest całe Twoje zadanie. Twoim zadaniem, głównym zadaniem jest zrobić wszystko, by dana osoba, i my tego Cię uczymy, pamiętaj, że uczymy Cię tego to robić w mądry sposób, tak? W bardzo mądry sposób, bardzo przemyślany sposób. Nie tak, że Ty spamujesz, nagle byś musiał pisać do wszystkich swoich znajomych, cześć, tu jest biznes na lat. Nie, nie. Stop. Nie, nie szukamy takich osób, tak? My robimy pewne rzeczy mądrze, z pewnymi zasadami, z pewną logiką, bo chcę mieć tu świadomych osób, tak? Ja nie chcę mieć tu osób z łapanki, z kogokolwiek, ja chcę mieć tu świadome osoby, więc są pewne rzeczy, które my robimy bardzo mocno etycznie. Jeśli taka osoba mówi, kurczę, okej, okay, czyli my z automatu już za ciebie, jeśli ta osoba nam poda na pewnych stronach, tak, imię i swojego maila, my z automatu do nich będziemy ją edukowali, my z automatu zaprosimy już ją na webinar, my z automatu zrobimy wszystko, by ona zarejestrowała się do aplikacji, a później z tej aplikacji zarejestrowała się do organika, a później właśnie z organika aktywowała sobie aplikację i by działała z nami na portalach społecznościowych. Czyli to jest takie, jak to się mówi, trochę takie perpetuum mobile, tak? Czy ona się sama napędza? To co wam pokazywałem. Na początku mieliśmy jedną osobę dziennie do projektu, tak? Teraz mamy już trzy osoby dziennie dołączone do mojego zespołu i ta kula śnieżna nabiera odpowiedniego tempa. I promocja jest bardzo prosta. Przede wszystkim skupiamy się na tym, że na przykład dzielimy się fajnymi na przykład wpisami na naszym blogu, tak? Czyli pokazujemy ludzi, jak w mądry sposób budować biznes. To jest jeden z wpisów na naszym blogu, czyli jak zarabiać bez pieniędzy na start, tak? Czyli co można zrobić, w jaki sposób można zacząć biznes bez jakichś tam wielkich kwot, a wręcz nawet można przez chwilę przetestować sobie aplikację całkowicie za darmo, ona nie jest obowiązująca, nie trzeba nic wydać do tego, byście przetestowali sobie aplikację. To jest bardzo ważne, że działamy w pewien sposób etyczny, moralny, że działamy w określony sposób, nie spamujemy, nie atakujemy ludzi, nie bombardujemy biznesem, robimy pewne mądre rzeczy i osiągamy, jak wam pokazywałem wcześniej, bardzo, bardzo to dobre efekty. No i przede wszystkim chciałbym was spytać, jeśli chcesz przetestować taką aplikację, to jest taki moment, za chwilę będę odpowiadał na pytania, bo było jakaś tam burza się zrobiła, więc za chwilę wam odpowiem dokładnie na te pytania. Jeśli chcecie, wystarczy kliknąć ten link poniżej. Po pytaniach ja was przeniosę, więc zapraszam do tego, byście skorzystali. Dajcie mi troszeczkę, się tylko napiję i za chwilę wam odpowiem na wszelkie wasze pytania.